13. Piękniejszy jest świat, śpiewała Katarzyna Sobczyk. No i wiemy, dla kogo ten świat dzisiaj jest. Piątek 13. Piękniejszy. Pierwsza bramka tej rywalizacji, chyba najpiękniejsza. No ja muszę powiedzieć, że bardzo miło się w ogóle słuchało tego, co mówił Adam Czerkas. Nie był niebowzięty, może za bardzo nawet samokrytyczny, bo równie dobrze po tym meczu będzie jemu dziękował trener Wesołowski. Wiesz, Andrzej, fałszywa skromność to najlżejszy z grzechów. No tak, żeby więcej takich grzeszników było. A tymczasem akcja drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego, która dała nam bramkę numer 2 w tym spotkaniu. No, no. Oj, spalony. Linia piłki. Tu jest różnie, może to jednak ta noga, prawa noga. Można zdobyć bramkę, Adam... tak. Kolejna kontrowersyjna sytuacja w związku z... No można tak powiedzieć, ale no to już to był taki moment, że rzeczywiście no Adam jak gdyby pół metra z tyłu był, też by tą piłkę do bramki dał. To bardzo dokładne podanie Gaboria. Ale wiesz, Andrzej, jednak ta noga zawsze była, jest jakieś ale, no tak. Za linią piłki i tutaj jednak spalony chyba powinien być odgwizdany. Bramka Czerkasa to jego trzecie trafienie w tym sezonie Ekstraklasy. No i... tutaj jeszcze raz Czerkas, tym razem asysta, zapracował sobie na trafienie numer 3 dla zespołu trenera Wesołowskiego. Gevorian tutaj miał tyle samo do pracy, co Czerkas przy bramce numer 2. No ale tu już wymienili się rolami w roli egzekutorów i asystentów. Tu już nie mieliśmy żadnych wątpliwości, mowy o spalonym być nie mogło. Błąd Dziewickiego, do końca naciskał Czerkas, walczył o piłkę z impetem, animuszem i później... Gevorian. No tak, trzeba uciszać sympatyków Polonii Warszawa, bo trzecie trafienie to jest knockout, ale zdobyli się na bramkę na otarcie łez podopieczni Jacka Zielińskiego. Jarosław Lato. Piątek. Podanie na prawą stronę i Jaroń skutecznie to przepuścił. Mąka i błąd Bogusława wyparły. Krótki ruch, no tego trzeba pilnować. Tak, oczywiście. Tutaj nie ma dwóch zdań. No i tutaj Daniel Mąka, chociaż na osłodę, bo to wejście jego nie było zbyt oszałamiające. No na osłodę można powiedzieć sobie chyba najbardziej. Zdobył bramkę. Ta bramka nie zmienia sytuacji Polonii Warszawa. W tabeli 3 punkty jadą do Łodzi na stadion przy Alei Unii Lubelskiej. Trzecie zwycięstwo z rzędu na wiosnę zespołu Łódzkiego Klubu Sportowego. Radość Mąki, ale oczywiście niezbyt duża. No bo ta bramka przecież była ledwie na otarcie łez.